sobie, Jola. Trochę naturalności, trochę luzu. Nie trzeba się tak bać, przecież klient cię nie zje. Ale ja widzę, że jesteś spięta, Jola, Jola. No, przecież ja widzę. Ja siedzę 2 metry od ciebie, ty takich rzeczy nie musisz mi opowiadać, Jola. Jola, ja cię bardzo proszę, zrób coś z tym. Nie wiem, popracuj nad sobą, w domu, przed lustrem. Zrób coś z tym, bo inaczej... No przecież wiesz, że pracujesz w najlepszym oddziale Hamburger Banku. No chyba, że nie chcesz tutaj pracować? No powiedz, Jolu, nie chcesz pracować w najlepszym oddziale Hamburger Banku? No właśnie! No to jak chcesz, to musisz się postarać. Musisz coś z tym zrobić. My nie możemy zawieść dyrektora. Wszyscy musimy pracować na target. Ale by to zrobić, to ty musisz dać z siebie wszystko, Jola. Nie tylko ja mam o tym myśleć. Rozumiesz, Jola? No to dobrze, że rozumiem. Ja się bardzo z tego cieszę. Na drugi raz po prostu powiedz głośno. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dobrze? To wcale nie jest takie trudne. No właśnie widziałam, jak powiedziałaś. Jeszcze dyskutujesz ze mną na ten temat? Wiesz co, Jola? Ja wiem, że niektórzy się do tej pracy po prostu nie nadają. Ale jak ty nie umiesz tego robić, to przynajmniej postaraj się. Pokaż, że chcesz. No właśnie widzę! Kłamiesz żywe oczy! Dyskutujesz! Nie dasz sobie niczego powiedzieć, Jola! Złej pracownicy przeszkadza roczka u grzewnicy. A przecież ja chcę dla ciebie jak najlepiej. Przecież gdyby nie ja, to ty byś już tutaj dawno nie pracowała. Przecież dyrektor przyjeżdża i się pyta cały czas o pracowników. Ja muszę mówić prawdę, Jola! Co ja mam z tobą w takiej sytuacji zrobić? Aneta! Też taka była, ale już się zmieniła, bo zrozumiała. Wiesz?